kontestacja. Startujemy kontestację, witam was Kamil Cebulski, a dzisiaj mamy wtorek, 9 kwietnia 2013 roku i co? I oczywiście jak co tydzień rozmawiamy z przedsiębiorcą, tak? A dzisiaj rozmawiamy z Marcinem. Cześć Marcinie. Cześć Kamil. Co tam u ciebie słychać? Byłeś już na układzie zamkniętym? No tak, byłem na 4 kwietnia na przedpremierowym pokazie dla dziennikarzy i tego samego dnia na premierze tej uroczystej. Aha, no ja niestety nie mogłem dojechać. Niedługo zamierzam się wybrać, a właśnie przed chwilą słuchaliśmy piosenki z układu zamkniętego, no bo ty masz z tym dużo wspólnego, nie? No, niestety. Niestety, dokładnie. A dzisiaj rozmawiamy, bo jeszcze nie wiedziałem, z Marcinem Kołodziejczykiem, który, no, mógł być bohaterem podobnego filmu, zgadza się? Znaczy, ja myślę, że jeżeli chodzi o układ zamknięty, to każda osoba pokrzywdzona w tym kraju ma przywilej, prawo, ale też w pewnym sensie obowiązek powiedzieć, idąc do kina, że ten film jest również o mnie. To nie jest film o konkretnych osobach, chociaż je znam osobiście, znam te osoby, są również moimi kolegami z Stowarzyszenia Niepokonani 2012, albo oni dali tylko inspirację twórcom do nakręcenia tego filmu. Ten film jest o mechanizmach władzy, o zdeprawowanym państwie w państwie, w naszym kraju. No, no to już trochę zdradziłeś, znaczy zdradziłeś, znowu Niepokonani, tak? Bo jesteś tam gdzieś w zarządzie, tak? Od PR-u jesteś. No nie, PR to za dużo powiedziane. Ja jestem, trudno znaleźć w języku polskim właściwe słowo do określenia mojej funkcji. Ja mówię w imieniu stowarzyszenia, w języku angielskim to jest speaker. No to, czyli taki urban jest kimś, jesteś, tak? Nie, bo nie, koniecznie chcesz mnie wrzucić w takie ścieżki utarte, szablonowe, wrzucić w ten nasz. Nie, ja chcę tylko sprowokować, żeby ciekawiej było. A ja się chcę z tego uwolnić, ponieważ stowarzyszenie nie ma nic wspólnego z polityką, jesteśmy ruch oddolnym, spontaniczym ruchem społecznym, w związku z powyższym niż przyjmujemy też metod, schematu działania tego, które tworzą w Polsce tak zwane elity polityczne. Więc jestem człowiekiem, który, mówiąc już tak zupełnie wprost, dba o spójny przekaz, o wizerunek ruchu społecznego Niepokonani. Dokładnie, ale dzisiaj nie o ruchu mamy rozmawiać, tylko mamy rozmawiać no, o biznesie, tak? Jak go prowadzić albo jak go nie prowadzić i czy w ogóle, tak? Więc może nam opowiesz, jak to było w twoim przypadku. Po co do biznesu poszedłeś? Wiesz, to... No ty taki humanista jesteś, no to do biznesu humaniści nie pasują. To były takie czasy, wiesz, ja dokładnie w roku, w którym zdałem maturę i poszedłem na studia, to był rok, w którym się skończyła komuna. I wtedy myśmy naprawdę wierzyli, ja kończąc studia, bo tam w połowie lat 90. naprawdę uwierzyłem w hasło legendarnego twórcy Solidarności i ówczesnego prezydenta, bierzcie sprawy w swoje ręce. Wtedy się wszystko zmieniało, kształtowała się nowa rzeczywistość polityczna, ekonomiczna. I ja naprawdę coś chciałem zrobić, a ponieważ byłem historykiem i zacząłem już w pierwszych latach studenckich jeździć z plecakiem po świecie, potem byłem pilotem wycieczek zagranicznych, no to siłą rzeczy zostałem w branży turystycznej. Na przełomie lat, końca lat 90., na przełomie milenium, no, spółka Big Blue była największą firmą turystyczną w Polsce. I w biznesie się znalazłem z pasji do podróżowania. No, to jest... To są te dwa czynniki, czyli chciałem coś zmienić, widziałem, wszystko się budowało, wszystko się kształtowało, no a druga to była pasja. No nie ma prawdziwego, dużego, rozpoznawalnego znaku firmowego, gdyby nie został stworzony z pasji. Więc tak samo było w moim przypadku. No wiesz, no takie marki jak Orlen czy PZU nie sądzę, żeby z pasji były tworzone, a jednak są rozpoznawalne. No wiesz co, na pewno tak. No, na pewno to mówisz teraz o bardzo dużym
biznesie energetycznym, finansowym, ubezpieczeniowym, no to są no, takie korporacje, które powstały no, na skutek no, no, takiej no, rzeczywistości ekonomicznej, w jakiej żyjemy, w naszej cywilizacji. Natomiast to są, jeżeli policzyć liczbę instytucji finansowych o tak wysokiej renomie, czy też koncernów energetycznych, to ich jest niewspółmiernie procentowo mniej niż tych takich właśnie tworzonych z inspiracji, jeszcze raz może użyję tego słowa, z pasji, z zaangażowania, z miłości, takich biznesów, jakie ja stworzyłem. No właśnie, opowiedz może trochę o tym, no bo mówiłeś, że pracowałeś jako pilot wycieczek, tak? I co, i ci się nie podobała ta robota, że postanowiłeś swoją własną firmę założyć, czy jak to było? To jest kwestia takiego pewnego rozwoju w każdej działalności człowieka. Ja bardzo lubiłem pracę pilota wycieczek zagranicznych, szczególnie na początku, kiedy ludzie podostawali ledwo co paszporty, kiedy ta nasza komunistyczna klapka się otworzyła, kiedy pierwsze kraje europejskie znosiły wizy dla Polaków. Kiedy, wiesz, siedziałem na jaskółce, czyli na fotelu pilota obok kierowcy w autobusach ILPR 110, które nie miały klimatyzacji, które po prostu ich wartość techniczna była bardzo niska, gdzie w programie wycieczek były noclegi na polach namiotowych lub też w bardzo tanich hostelach, kiedy większość czasu turyści spędzali, i to głównie noce, w autobusach, kiedy no, tempo wycieczek po prostu było podyktowane liczbą miejsc zwiedzonych, bo taki był duży głód Polaków do odwiedzania miejsc, które tylko znali z jakichś tam przekazów, w komunie z przekazów, z pożyczanych sobie kaset wideo, dla tych szczęśliwców, którzy mieli magnetowiny, czy tam zaczytanych w książkach, nielicznych książkach podróżniczych, które były w Polsce. Więc na twarzach ludzi, którzy pierwszy raz przekraczali granicę Polski, rysowała się wdzięczność, że w ogóle mogą wyjeżdżać. A potem, no, po 2-3 latach, jak to w polskiej naturze jest, wszyscy jesteśmy już dzisiaj specjalistami od katastrof lotniczych, czy też innych bardzo medialnie nagłaśnianych spraw. Każdy Polak ma co najmniej 2 zdania na jeden temat i w każdym Polaku jest taka nutka arogancji, że no, byłem już raz za granicą, więc wiem wszystko na temat podróżowania. Więc każdy kolejny wyjazd polskiego turysty już był obarczony roszczeniem, więc polscy turyści zaczęli być bardzo roszczeniowi. Już w latach, w połowie lat 90. już po prostu zaczęli kręcić nosem, a im droższe hotele programy wycieczek przedstawiały, im wycieczka była lepiej zorganizowana, im autobusy się nowsze pojawiały, może nie co do metryki, a co do konstrukcji, co do klasy, bo to już jakieś setry, neoplany się pojawiały, oczywiście kupowane, używane za granicą. No to zamykam, te oczekiwania turystów były coraz większe i roszczeniowość była coraz większa, więc ja pokornie stwierdziłem, że ja pilotem nie mogę być, bo już zacząłem po prostu nerwowo na to reagować, bo widziałem, że serwis zostają lepszy, coraz lepszy, że to powinny też te oczekiwania rosnąć stopniowo. No a Polak, jak już był na polu namiotowym, to potem już oczekiwał w tej samej cenie hotelu 5-gwiazdkowego na następnej wycieczce, oczywiście tłumacząc, panie, ja podróżuję po świecie, ja wiem. Więc stwierdziłem, że no, chcę pozostać dalej w turystyce, ale niekoniecznie chcę mieć do czynienia bezpośrednio z klientami, bo już miałem na tyle samo takiej świadomości swojej, że już nie mam cierpliwości po przejechaniu 200 tysięcy kilometrów na jaskółce pilota, że już moja i odporność fizyczna i psychiczna była nadwyrężona, więc chciałem przekuć tą swoją wiedzę na temat świata na działalność bardziej zorganizowaną. Tak, czyli no i wpadłeś, według mnie to wpadłeś z deszczu pod rynnę, no bo to jest tak, że no jak zakładamy firmę, to mamy więcej zmartwień niż ma zmartwień taki pilot. Co prawda on obrywa bezpośrednio od klienta, no ale to wiesz, no nie martwi się, że tam no nie będzie kilku milionów na zapłatę jakiejś faktury, nie?
Wiesz co, no, to jest kwestia pewnej konsekwencji. No, okej, możemy wyjść z założenia, że najlepiej to w ogóle być klientem, no ale wtedy to nic nie rób. Masz No rację. to wtedy nie miejmy takiego wewnętrznego. Ktoś jak nie ma wewnętrznego imperatywu do tworzenia, do powiększania dóbr, do radości z nowych, stworzonych nowych miejsc pracy, do tego, że no, przysparza nowych idei, nowego spojrzenia na dany temat, no to powinien po prostu szukać pracy od 8 do 16, wracać do domu, zjeść obiad i pójść skopać ogródek, poczytać gazetę, wiesz, ostatnie strony poświęcone dla sportu i żyć sobie no, spokojnie. No, ja tak Jasna nie sprawa. jestem. Ja mam, podejrzewam, jak każdy przedsiębiorca, takie ADHD, które nie pozwala mi być pracobiorcą. I tyle. No, jestem twórcą, a nie tworzywem. Parafrazując klasyka, ale oczywiście doceniam wszystkich tych, którzy swoje talenty, zdolności, umiejętności i pracowitość lokują w pracę na rzecz kogoś innego, bo bez nich nasze przedsięwzięcia, myślę o przedsiębiorcach, nie miałyby tego bardzo ważnego wsparcia w postaci pracowników, no, których zawsze szanowałem, o których zawsze na ile potrafiłem dbałem i z każdym przyjęciem nowej osoby do pracy było to dla mnie święto. W każdej sytuacji, w której musiałem kogoś zwolnić, to chodziłem chory przez długi czas przed i po zwolnieniu, bo tego nie potrafię do dzisiaj, nie potrafię zwalniać ludzi. Chociaż już nie jestem aktywnym przedsiębiorcą, tylko człowiekiem, który akurat od 10 lat walczy o przywrócenie Jasne. sprawiedliwości. No ale do tego dojdziemy. A opowiedz nam, no bo co, założyłeś tą firmę, postanowiłeś organizować te wycieczki i co? Podejrzewam, że na te pierwsze wycieczki, no to sam byłeś pilotem. Wiesz co, tak, do Francji w Alpy jeździłem, do Włoch jeździłem jeszcze z takimi grupami, ale potem się z moim wspólnikiem zdecydowaliśmy na Wyspy Greckie i to już akurat jeździ mój wspólnik. Taką pierwszą imprezę w roku 96 mieliśmy od antycznej Hellady po egzotyczne Cyklady. I to fajnie, bo to w Salonikach lądował samolot, to od znajomego tutaj kupowaliśmy miejsce w samolocie. Potem było zwiedzanie tam no, Peloponezu, w ogóle tej północnej Grecji, Meteorum, to rejony Salonik. Potem transport pociągiem do Aten, właśnie wtedy zwiedzanie Aten, Peloponezu, no i potem rejs na Paros, tam parę dni z Paros na Santorini, parę dni i powrotny rejs do Salonik, żeby wylecieć z powrotem do kraju. No, było to kilkadziesiąt osób, romantycznie wszyscy, nawet przysyłali do nas albumy ze zdjęciami, takie fajne, tak nas fajnie chwalili, że takich imprez to jeszcze w ogóle nigdy nie widzieli. No ale już następnego roku to już był czarter. No, byliśmy pierwszą firmą turystyczną nie tylko w Polsce, ale w byłym układzie zwanym potocznie Demoludami, który posadził w cudzysłowie samolot na wyspie Santorini, na wyspie Cyklad, na lotnisku udostępnianym przez NATO do tego, żeby pasażerskie samoloty lądowały. No i to Santorini stało się powodem naszego takiego sukcesu. No właśnie, bo słuchaj, no bo rynek, podejrzewam, już tam pod koniec lat 90. był zapchany podobnymi firmami, tak? W jaki nie, sposób na nie rynek był zapchany. wszedliście w ogóle? Ojej, kury, gdyby, muszę powiedzieć tak, gdybyśmy się cofnęli i byłoby jeszcze raz połowa lat 90., to ja bym jeszcze ze złotówką w kieszeni mógł otworzyć firmę turystyczną. A teraz się nie to da? Był, to, no gdzie? No teraz to niestety, to są takie czasy, w których jest i łatwiej, i trudniej. Bo ci, co mają kapitał, to rzeczywiście i mają jeszcze fajne know-how, no to rzeczywiście im jest stosunkowo jeszcze, może nie łatwo, ale no tak w sposób niezbyt skomplikowany są w stanie otworzyć dobrze prosperujący biznes.
osobom bez kapitału dzisiaj byłoby bardzo, bardzo trudno. Na co ten kapitał jest potrzebny? Jeżeli wcześniej nie trzeba było tak dużego, a teraz trzeba, to co? Na co? W latach, w których ja startowałem z turystyką, nie trzeba było gwarancji, opłat, podatków, zezwoleń, tego wszystkiego, tej całej ingerencji w państwo, wolność ekonomiczną, wolność rynku, wolność gospodarowania. To jest po prostu, no dzisiaj to w wielu płaszczyznach zabija inicjatywę wielu takich ludzi, którzy chcą zaistnieć na rynku, aczkolwiek jest im trudno. Z jednej strony mamy taki dyktat kapitału, no jest ten dyktat kapitału, czyli ci, co mają kapitał, to jest im znacznie lepiej, a z drugiej strony mamy straszliwą nadregulację przepisów. Mówimy, że żyjemy w państwie kapitalistycznym, no i okej, bo to, co powiedziałem, by się zgadzało, czyli dyktat kapitału, ale z drugiej strony żyjemy po prostu w uregulowaniach, w nadregulowanym kraju, rodem wyjętym z socjalizmu, gdzie państwo ingeruje strasznie w działalność obywateli, nawet tych, którzy nie są przedsiębiorcami, a szczególnie tych, którzy są przedsiębiorcami. Liczba przepisów dotyczących BHP, odpowiedniej higieny pracy, prawa pracownicze, w podatki, w jakieś fundusze pracownicze. No, liczbę regulacji, którą ma jeden skromny, średnio duży przedsiębiorca do zrobienia, to tak naprawdę pierwsza rzecz, którą powinien od założenia biznesu zatrudnić specjalista od kadry, finansów, BHP i Bóg wie czego jeszcze. Po prostu tak nie można. Ustawa Wilczka, która była z końcem lat 90., 80., wdrożona na chyba czterech kartkach papieru, która po prostu wyraźnie powiedziała, co nie jest zabronione, jest dozwolone. I wtedy był największy rozwój polskiej gospodarki. Ktoś powie, zarzuci do tego, co ja mówię, no ale wtedy było najwięcej tych sytuacji korupcyjnych, no, były afery i tak dalej. Ale ja bym chciał odpowiedzieć w drugi sposób. No, największa liczba miejsc pracy wtedy powstała. No to trzeba rozważyć. No, każda transformacja wymaga pewnego okresu przejściowego, w której się dzieją rzeczy straszne. I w stosunku do przedsiębiorców, i w stosunku do obywateli. Ja nie chcę usprawiedliwiać tych rzeczy, ale chcę powiedzieć, że po okresie transformacji państwo powinno za to wszystko wziąć odpowiedzialność na siebie. Czyli powiedzieć do tych skrzywdzonych obywateli: przepraszam, po prostu przepraszam. Bo środowisko, które ja reprezentuję, które zostało poturbowane, które się zderzyło z bezmiennością państwa jak z murem, po prostu w dużej mierze oczekuje tak naprawdę tylko słowa przepraszam. No bo to są bardzo mądrzy ludzie, przeważnie inteligentni, doświadczeni, którzy zawsze się tam odbiją, nie? Przecież to nie są byle jakieś takie głupki spod budki z piwem, nie? Tylko bardzo inteligentni ludzie. No ale tak to już jest, że no, państwo tutaj przedsiębiorców naszych nie traktuje poważnie. I może powoli do tego zmierzajmy. No bo co, koniec lat 90. zakładacie firmę i rozwijacie się ładnie, coraz Połowa lat ładniej. 90., No połowa lat połowa, 90. tak. Potem się rozwijacie i chyba ataki na World Trade Center wam pomogły dużo z tego, co ostatnio opowiadałeś. Znaczy, no nie mogę powiedzieć, że pomogły, bo oczywiście ataki na World Trade Center to była sytuacja taka, w której tak naprawdę spowodowała straszną zapaść na rynku usług No turystycznych. dobra, a wy podwoiliście obroty, tak wiesz, No, a tak. myśmy podwoili obroty, bo zdecydowaliśmy, bo moje uwagi co do w ogóle naszych przywar narodowych, które nie są tajemnicą ani podejrzewam dla ciebie, ani dla radiosłuchaczy, są też zalety. My jesteśmy w pozytywnym tego słowa znaczeniu społeczeństwem szaleńców. Bo kiedy po atakach na World Trade Center cała Europa, cały świat zablokował loty do krajów arabskich, w tym do Egiptu, no to i w Polsce wszyscy zrezygnowali, my byliśmy jedyni, którzy nie zrezygnowali. No, czyli odwaga.
No i biznesowo na tym bardzo wygrali. Ale poczekaj, to znaczy co, firmy same z siebie zrezygnowały, czy po prostu był Tak, zakaz, czy po prostu nie było nie. klientów? Firmy po zimie, w zimę w latach 2001-2002 zrezygnowały z lotów na Do krajów arabskich. do krajów arabskich, głównie do Egiptu. A myśmy w tym czasie po prostu zdecydowali się bardzo konserwatywnie wysyłać jeden samolot w tygodniu. Że No klient nasz pan, tak? Że klient chce, to my organizujemy, tak? i o dziwo, nie mając konkurencji, po prostu sprzedawaliśmy po wyższych cenach niż opublikowaliśmy w katalogu. O, to. Zresztą, no tak, no i zaczęliśmy dobrze z tego żyć. Zanim się konkurencja zorientowała, myśmy już latali trzema czy czterema samolotami tego roku, z 2001 do 2002. Ale to jest trochę jak z kryzysem, który dotarł do Polski po kilku latach. Do Polski sytuacje kryzysowe dochodzą z opóźnieniem. Kiedy już w roku 2002 Sabena bankrutowała, Swissair, kiedy TUI emitowało akcje, obligacje za 200 milionów euro, no, ratując sytuację, no jeszcze w Polsce turyści wyjeżdżali, jeszcze w sposób jakiś taki, nie przejęli się sytuacją na świecie, jeszcze jechali. Ale ta sytuacja kryzysowa nas dopadła w roku 2003, na co się niestety nałożyła kwestia kontroli. Drugiej kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej, która zmieniła wcześniej wyrażany pogląd prawny. To znaczy w 2001 mieliśmy kontrolę, która nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie VAT-u, że to nie była jedna kontrola, to były trzy kontrole. Żadna z tych kontroli nie wskazała, żebyśmy robili cokolwiek złego. Zresztą było to zgodne z orzecznictwem, z przepisami. Mieliśmy też interpretację profesora Modzeleckiego, firmy Deloitte & Touche, doktora Woźniaka, takiego bardzo renomowanego specjalisty od spraw VAT-u. No i kontrola UKS-u stwierdziła, że okej, no to tutaj nie ma powodów do jakichkolwiek pretensji ze strony organów. Myśmy wtedy, jak sam zwróciłeś uwagę, myśmy dwuipółkrotnie urośli. Czyli z obrotów 46 milionów złotych na przeszło 100 milionów złotych. No i wtedy przyszli i powiedzieli, a wiecie co panowie, nie, tamta kontrola nie ma znaczenia. My teraz mówimy, że to było źle jednak, no i zapłaćcie za ten rok, w którym was kontrolowaliśmy i za to, co do tej pory. Nie? No to, i wyszło tego 8,5 miliona złotych. No Czyli, zaczęli żeby to jakoś egzekucję. usystematyzować, chodzi o to, że sprzedawałeś co? Raz sprzedawałeś bilety lotnicze, a dwa wycieczki, tak? Nie, urząd mi powiedział tak jak w tym stażach komunizmu, jak był konkurs o złotą patelnię. Jak zamawiasz pan kawę, to musisz pan zamówić rolę. Czyli interpretacja urzędu była taka, którą niestety podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny, że jak lecisz na wakacje, to musisz mieć bilet lotniczy. I wszystko musi być usługą turystyczną. A myśmy sprzedawali oddzielnie. Usługę turystyczną sprzedawaliśmy oddzielnie i oddzielnie sprzedawaliśmy bilety Bilety. lotnicze, co było zgodne z duchem ustawy, z duchem rozporządzenia Ministerstwa Transportu, co było zgodne z interpretacją, o czym zapomniałem powiedzieć, Głównego Urzędu Statystycznego. Wszystko było zgodne. To problem polega na tym, że BigBlue było na rynku niewygodne. Niewygodne głównie dla zagranicznej konkurencji. I do tego się przyznał dyrektor UKS-u, że kwestia BigBlue to była kwestia bardzo dobrze udokumentowanego na Marcinie, własność. przepraszam, że ci przerwę. Jakbyśmy się rozłączyli i byś zadzwonił do nas jeszcze raz, ok? Bo coś zaczęło przerywać. Czy teraz już dobrze? O, lepiej. No, mówię, że w mojej sprawie kwestia tego, że kontrola została wszczęta, przyznał się do tego dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Jeleniej Górze,
była kwestią dobrze zorganizowanego donosu i bardzo dobrze udokumentowanego donosu. Więc, bo to już było potem, jak już firma była, już nie żyła i w ogóle było sprawa upadłościowa i tak dalej. W przypływie szczerości wyznał pan Włodarczyk, że tak się właśnie stało. Więc organy administracyjne, aparat skarbowy został wykorzystany do gry konkurencyjnej pomiędzy podmiotami na rynku. I to jest właśnie podłe. To jest właśnie coś takiego, oczywiście nie w takiej skali, jaką dotknęło to prawdziwych właścicieli Kraknitu i Polmozbytu w Krakowie. Te procesy, które zostały opisane w filmie Układ Zamknięty, dotknęły również w filmie Big Blue. To jest bezduszność, bezkarność i defilada głupoty. A jak fakturowała branża? Też tak fakturowała jak ty, czy sam się jakoś wyłamałeś? Oczywiście. Tak samo jak ja. A firmy zagraniczne jeszcze były uprzywilejowane w stosunku do tego. Jakby uprzywilejowane? No, firma zagraniczna w Polsce otwierała tak zwany zakład. I firma zagraniczna, ten zakład, na przykład TUI Polska, niech będzie przykład TUI Polska. TUI Polska była agentem TUI Niemcy. Tak jest. I nie byliśmy jeszcze wtedy w Unii. Tak jest. Więc TUI Polska sprzedawało w imieniu i na rzecz TUI Niemcy imprezy organizowane przez Niemców. I z racji tego, że mieliśmy podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, mało tego, był to eksport usług, w związku z powyższym Niemcy, sprzedając Polakom, nie doliczali Mehrwertsteuer. Więc sprzedawali to w zerze. A TUI Niemcy, nazwijmy to tak, bo to ja nie chcę tutaj konkretnych nazw, tylko chcę to zobrazować, wystawiało tylko za swoje usługi prowizję, no tak, która była opodatkowana 7%, czyli tak naprawdę nie było opodatkowane 100% podatkiem 7%, tylko na przykład 10%. Czyli polskie podmioty płaciły 7%, a na przykład niemiecki podmiot płacił 0,7%. I to była różnica. Aha, bo ta kwota do opodatkowania była o wiele niższa, tak? Bo ten VAT się płaciło tylko od tej prowizji, jaką to polskie biuro otrzymywało, a nie od całej transakcji, tak, no bo to była sprzedaż osobom fizycznym z zagranicy, eksport usług, tak, czyli jest. 0% VAT, i tego VAT-u nie naliczali sobie w Niemczech już, no bo to usługa wykonana poza terytorium niemieckim. Powiem więcej, że to się skończyło właśnie w roku 2002, bo w Polsce wyszła ustawa, która uniemożliwiała już tego typu praktyki dla zagranicznych konkurentów. I wtedy zagraniczne firmy zostały zrównane w przepisach z polskimi podmiotami, bo do tej pory były uprzywilejowane. I dziwnym trafem wtedy trafia do nas, dla nas, gdzie my sprzedawaliśmy dwa rodzaje usług, usługi transportowe w zerowej stawce VAT. Transport międzynarodowy do dzisiaj jest w zerowej stawce VAT, no a usługę turystyczną w stawce 7%. Więc podejrzewam, że ze względu na brak ze strony zagranicznych konkurentów, na brak uprzywilejowania, no, w stosunku do nas poszedł do nas. Zresztą powiem w pewnym sensie, że podczas jednego spotkania jeden z przedstawicieli zagranicznego biura podróży w pewnym sensie się przyznał do tego, bo powiedział mi w ten sposób, że wy sprzedajecie w zerze transport, my mamy gorzej. No i na co ja mu odpowiedziałem, że do tej pory to oni mieli lepiej, więc żeby nie miał do nas pretensji, teraz my liżemy rany i odbijamy sobie ten cały okres, kiedy wy byliście uprzywilejowani. On mówi, a wy możecie tak robić? Ja mówię, tak, była nawet u nas kontrola, mamy blade na to. No nie wiem, będę musiał to sprawdzić. Więc no, ja mam swoje podejrzenia co do tego,
zdarzenia. A co ciekawe, szefem jednej z zagranicznych firm w Polsce, tutaj zatrudnionym na stanowisku menedżera prowadzącego tą firmę, był człowiek, którego nazywamy pułkownik ze względu na wysoki stopień w służbach PRL-owskich. No i się układ zamyka powoli. Tak? No to właśnie tak było. Okej, okay, no ale co, już 10 lat temu to się zdarzyło i co się teraz dzieje z całą tą sprawą Big Blue? No nic się nie dzieje. Ja przegrałem wszystko to, co miałem do przegrania. I teraz pracuję na rzecz Stowarzyszenia Niepokonani, żeby pomagać innym, którzy jeszcze nie zetknęli się z tą defiladią pogardy dla ludzkich starań, dla tą falą bezduszności, bezkarności, tego całego obłędu państwowego, który funkcjonariuszy państwa, z którym w ramach tego obłędu wykańczają uczciwych obywateli, w tym przedsiębiorców. To jest tak, że ja chciałbym, żeby mój syn, może to zabrzmi patetycznie, oblany jakimś takim może niepotrzebnym patosem, ale ja bym chciał, żeby mój syn żył w kraju, w którym już takich rzeczy się nie zdarzają. No to jest bardzo proste do zrealizowania. Ja jestem tam 40-latkiem, nie? No, ja nie chcę tam, wiesz, moje życie się nie kończy, ale w pewnym sensie z zawodowego punktu widzenia ono jest przegrane. Straciłem firmę, która była warta kilkadziesiąt milionów złotych i nikt mi już jej nie wróci. Ja nie za bardzo wierzę w jakieś odszkodowania, zadośćuczynienia czy coś w tym stylu. Ale Marcinie, przecież można żyć w normalnym kraju, przecież jak prowadziłeś biuro turystyczne, no to podejrzewam, że jeździłeś po całym świecie, dałeś zarobić miliony różnym właścicielom hoteli i tak dalej, znajomych pewnie masz od cholery, no to może byś się wyprowadził na taką wyspę grecką i co, i źle byś miał? Wiesz co, Kamil, są... Wiesz, problem polega na tym, że wiesz, mój dziadek był piłsudczykiem. Ja mam taki, jestem z rodziny o takich tradycjach patriotycznych. Sam jestem człowiekiem o poglądach bardzo umiarkowanych. Ale to wiesz, to pomyśl sobie, że idziesz podbijać Grecję, że idziesz na wojnę podbijać Grecję. Nie, przeżyć kulturę. Ja nie chcę nic podbijać. Ja po prostu, wiesz co, wychodzę z założenia, że chciałbym żyć normalnie, spokojnie, kiedy za swoją pracę uczciwą, rzetelną, z pełnym poświęceniem otrzymuję wynagrodzenie, które nie jest podważane w żaden sposób. Natomiast nie mam jakiegoś takiego pomysłu na to, żeby dzisiaj, wiesz, żyjąc piętnem tego czy innego wyroku, żyjąc piętnem przegranej sprawy w administracyjnych sądach, żeby, wiesz, normalnie żyć. Dopóki nie doprowadzę do obmycia siebie z niesłusznie jakiegoś wylanego na mnie miazmatu, czy naznaczonego stygmatu, no to po prostu ja do tej pory nie będę mógł sobie normalnie funkcjonować. Moje nazwisko jest dla mnie powodem do dumy i w żaden sposób nie chcę, żeby ono było obarczone jakimkolwiek niesłusznie narzuconym grzechem. Więc dlatego nie mogę poprzestać na tym działaniu, które mam nadzieję, że spowoduje, że ludzie nie będą, funkcjonariusze państwowi nie będą czynili tego, co mnie uczynili. I chcę powiedzieć jedną rzecz. Chociaż jestem zwolennikiem odpowiedzialności urzędniczej, to nie chcę w żaden sposób, aby moim postępowaniem kierowała jakakolwiek zemsta. Ja naprawdę nie życzę funkcjonariuszom państwowym tego, czego oni nie życzą, czego oni nie zrobili. Po prostu niech tylko zostanie przywrócona sprawiedliwość. Ale to trzeba, wiesz, jak Piłsudski, bolszewików trzeba wysłać tam do ruskich, nie? Tych wszystkich urzędasów, no bo to, no nie wiem, ja jestem chyba bardziej agresywny niż ty, mi się wydaje.
Znaczy, wiesz co, no i... Ja ci powiem no, tak. Dlaczego tym funkcjonariuszom państwowym chcesz robić tak dobrze? No wyślesz ich do ruskich i będą mieli przynajmniej, opiją się wódki i zatańczą kazaczoka, no bo, no, bo u ruskich tak jest. Okej, okay, ale no, to... ja ostatnio takiego newsa słyszałem w Ameryce, nie? W Atlancie bodajże. 30 czy 40 kilku nauczycieli złapano na tym, że podpowiadali dzieciakom na różnych testach, nie? Bo okazało się, że jak dzieciaki będą miały dobre oceny, no to szkoła będzie, nauczyciele będą mieli prowizję. No i wiesz, dzieciaki nawet, nie wiem, 3 miesiące do szkoły nie chodzili, ale oceny miały dobre, nie? Na wszystkich klasówkach były i tak dalej, nie? Takie różne techniki mieli, że dawali testy, na to była kartka z folii, dzieciaki pisały odpowiedzi na folii, potem tą folię odrywali z tej kartki i pisali właściwe odpowiedzi nauczyciele. No po prostu techniki nie z tej ziemi i, że tak powiem, szefowa tej szkoły, gdzie to wszystko było, też jej udowodnili, że w tym uczestniczyła, i zgadnij, jaka kara jej teraz grozi za to w Ameryce, w Atlancie. 25 lat. 40 lat jej grozi. Za to, no, że... No tam, bo podejrzewam, że połamała różne przepisy, więc suma wyroków, sumowa jest w stanie, w którym się sumuje wyroki. Tak, a teraz trzeba by sobie założyć, co u nas by takiemu komuś groziło. No nic. No podejrzewam, że zostałby ktoś skazany na jakieś szkolenie w Zakopanem z zakresu... Nie byłoby skazania. Sprawę by umorzono ze względu na małą szkodliwość społeczną, a byłaby tylko ze strony tam kuratorium nagana. A mi się wydaje, żeby było wysłanie na szkolenie do Zakopanego, żeby podszkolić tych wszystkich nauczycieli z etyki albo z przepisów prawa. Ale o czym ty mówisz? No nauczycielskiej, no nie wiem. W Polsce słowo etyka jest najmniej używanym słowem. No popatrz, a ja właśnie wróciłem z zajęć MBA, gdzie cały dzień o etyce gadaliśmy. No, no ale widzisz, to biznes właśnie, to jest... miejsca, w którym się szkoli kadry menedżerskie, biznesowe, to jest jedyne miejsce, w którym się mówi o etyce, z wyjątkiem kościoła. To są jedyne miejsca, o których się mówi o etyce. O etyce się nie mówi w wymiarze sprawiedliwości, w urzędach, w administracji państwowej. Tam słowo etyka jest no, słowem zabronionym niemalże, no, albo na wymarciu. Jaka etyka? Nie ma etyki, nie ma takiego już w ogóle, nie ma takiego kanonu etycznego. Znaczy on niby jest, ale on jest przywalony grubą warstwą kurzu i na najwyższej półce, niech przypadkiem nikt tam niego tego nie trąca. Po co komu etyka? Jak to jest, ci, którzy posługują się słowami takimi jak honor, godność, etyka, są postrzegani jak jakieś dinozaury, które po prostu, albo jak kosmici, którzy nagle nie wiadomo dlaczego tutaj się znaleźli w tej rzeczywistości, w której dominuje pogarda, cynizm, hipokryzja, obłuda i wiesz, i takie cechy, których w normalnym świecie, w świecie honoru ludzie by się po prostu wstydzili. No niestety dożyliśmy takich czasów, nie, że to się wszystko, te wartości się ludziom po prostu mieszają, ale wracając do tego naszego tematu, wiemy już, kim jesteś, jak to się wszystko odbywało, no i co, zainteresowała się tobą telewizja i potem co, Niepokonani. A czy to twoje wystąpienie w tym Polsacie to nie było takie odgrzewanie kotleta? No bo jak mówiłeś, że już wszystkie sprawy przegrałeś, no to po co nagle po jakimś czasie odgrzebujesz tą sprawę zamiast się zająć jakimś nowym biznesem? No bo wiem, że tam nie, różne rzeczy. Ale nie mogę, póki ciążą na mnie pewne decyzje, to nie mogę. I powiem ci dlaczego. W Polsce każdy, i żeby każdy, kto nas słyszy, każdy przedsiębiorca, jeżeli spotyka się z urzędniczą agresją, jeżeli spotyka się z urzędniczą napaścią, niech nigdy sam nie zostaje ze swoją sprawą. Niech od razu stara się tą sprawę upublicznić, bo największy błąd, jaki ja popełniłem, to, że działałem w pojedynkę i nie starałem się upublicznić swojej sprawy wtedy, kiedy mogłem to zrobić. A dlaczego tak się nieładnie zachowałeś? Dlatego, że wierzyłem w sprawiedliwość, której nie ma. Wierzyłem. Czyli co, ty naprawdę myślałeś, że ktoś te decyzje wszystkie odkręci kiedyś?
Tak myślę. Kamil, mam obawę, że mi po prostu już pada telefon. Halo? Słychać cię. Okej, będziemy powoli kończyć, bo na 40 minut się umawialiśmy, więc tylko zakończmy ten wątek. Już w momencie, kiedy ja się podłączam. A, akurat nie wiem. Kamil, ja nie złożyłem broni. Będziemy jako ruch społeczny niepokonani. Jako pierwszy nasz postulat, rewizja nadzwyczajna. Coś, co zostało skasowane w 2000 roku, wymazane z naszego obrotu prawnego. A co to Będziemy jest dążyli do. rewizja nadzwyczajna? Wyobraź sobie, że w Polsce jakiś procent decyzji, niemały, decyzji administracyjnych, bądź też wyroków sądowych, które są prawomocne, są niesłuszne. No to prawo wielkich liczb, to wy, no mózg jest, no jakieś Nie, prawdopodobieństwo nie zawsze prawo jest. wielkich liczb, normalna urzędnicza niegodziwość. No tak, ale no zawsze jakieś decyzje Nie, będą nie mnie. tłumaczmy tego statystyką, bo to jest wielkie nadużycie w stosunku do tych pokrzywdzonych. I wyobraź sobie, że jest tego znacznie więcej niż gdziekolwiek indziej. W związku z powyższym, jeżeli nie damy jeszcze możliwości, żeby te wszystkie sprawy pod jakimiś warunkami rewidować i poddać ocenie, obiektywnej ocenie, z udziałem nie tylko przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, ale też z przedstawicielami, że będzie nad tym taka kontrola społeczna nad tym całym procesem, no to wtedy nie będziemy mieli takiego przeświadczenia, że sprawiedliwość się dzieje. Bo to taki akt sprawiedliwości, który pomoże władzom państwa za wszystkie te lata, za 24 lata transformacji ustrojowej, powiedzieć do ludzi, tym, którzy się stali ofiarą tego systemu, to my ich przepraszamy. Bo ja wierzę w to gorąco, że władza jest do tego zdolna. Tylko trzeba dać argument. A żeby dać ten argument, musi być przeprowadzona rewizja nadzwyczajna. I ja wierzę, że sprawa w Biblu będzie zrewidowana. Okej, no ale to wtedy musiałbyś co zmienić? Cały system sądownictwa, tak? Nie musi, nic nie trzeba zmieniać. Najśmieszniejsze jest to, że nie trzeba nic zmieniać, tylko przywrócić ustawę, która została, No to. tylko przywrócić instytucję rewizji nadzwyczajnej, która została wymazana z polskiego systemu A w prawnego. którym roku to zostało wymazane? Jeżeli 2050? dobrze pamiętam, chyba w 2000. Aha. No to czy nie zapisu to wtedy było? Nie, no 2000 to chyba nie PiS, to Nie? chyba Jeszcze AWS. SLD. AWS? No nie Ale wiem. ja naprawdę to trzeba byłoby dobrze sprawdzić. Ja nie jestem prawnikiem, ja tylko mówię o rzeczach, które. Ale inaczej, nawet gdybyśmy mieli tą kwestię prawną od nowa robić, to tu nie trzeba zmian konstytucji. To naprawdę to nie wymaga zmiany konstytucji. To tylko wymaga woli politycznej. No ale ja nie wierzę, że ci politycy wymyślą jakieś sposoby, żeby naprawić no, ten cały system A widzisz, administracyjno-urzędniczy. nie do końca tak jest. A widzisz, nie do końca tak jest, bo być może, bo wśród polityków jest wielu takich, którzy zderzyli się z tym samym państwem w państwie. Pamiętaj, my nie atakujemy polityków, tylko zdegenerowane państwo w państwie, które jest na średnim szczeblu i z reguły na prowincji. Te lokalne sitwy, o których mówił słusznie minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. To tam się dzieje największa pogarda dla ludzkiej wolności. No dobrze, no to co w takim bądź razie oprócz tych rewizji proponujecie? No bo. Ale wiesz, no, już kończymy audycję. Nie jestem w stanie ci teraz. My mamy całą listę postulatów. To jest kilkadziesiąt stron zapisanych różnych zmian w ustawach. To są poważne dokumenty. My mamy gotowy plan na to i co najważniejsze. Poszczególne ośrodki władzy zaczynają z nami rozmawiać na ten temat. Czyli coś się dzieje. Coś się dzieje. No to. Trzeba być umiarkowanym niepesymistą. No bo optymista zawsze ma gorzej, bo się rozczaruje, nie? A Tak jest. pesymista zawsze ma lepiej, bo zawsze jest miło zaskoczony. No dobrze, no to nie idźmy w tym kierunku. A powiedz mi, jak to jest, że te jakoś biura podróży, to jest jakiś taki specjalny.
specjalna gałąź biznesu, która, no nie wiem, co pół roku słyszymy, że jakieś biuro upada i trzeba tych, tych turystów bardzo przywieźć. Prosty mechanizm. Opowiedz, jak to biuro było w podróży, twoim przypadku? Słuchaj, biuro podróży, można wpaść na stronę Euler Hermes i poczytać statystyki na temat bankructw. Zdecydowanie w innych branżach bankructw jest zdecydowanie więcej. Tylko problem polega na tym, że to dotyczy takiej branży, która jest związana z ludzkim urlopem, z bytnością poza granicami, z pewnymi trudnościami logistycznymi. Ale... jest to usługa świadczona dla ludności. No ale, ale ja nadal nie rozumiem, w czym tu jest problem, że co? A no w tym jest problem, że ta branża jest bardzo, bardzo niedofinansowana. Znaczy, ja nie mówię, że ktoś ma ją finansować, tylko ona jest podwyższonego ryzyka. Wszelkie wahania kursowe, to jest pierwsze ryzyko. No, ryzyko zachowywania władz, to jest zupełnie inna półka. Ja no ale to poczekaj, czyli co, jak ty wysyłasz ludzi do Egiptu, to nie dajesz im biletu na powrót? Nie, no daję bilet na powrót, tylko że, Kamil, to takimi, nie da się to w skrócie. Kiedy ja zbankrutowałem, dlatego że lot mi odmówił wykonania czarteru. No bo wisiałeś mu pieniądze. No wisiałem, bo miałem od 4 miesięcy urząd skarbowy na koncie. Tak. I siłą woli dociągnąłem spółkę do końca sezonu, nie biorąc ani złotówki. A to nie jest tak, że ta twoja umowa z tym lotem, nie, jest jakoś ubezpieczona od tego, od tej sytuacji, że ty lotowi nie płacisz pieniędzy? Kamil, jaki zdrowy człowiek przy zdrowych zmysłach ubezpiecza się od tego, że urząd skarbowy na niego napadnie? No nie, od tego, że ktoś no, nie płaci pieniędzy temu drugiemu bez żadnej przyczyny. No ale Kamil, ja miałem ustawiony dobrze prosperujący biznes. Ja nie poszukiwałem jakiś. Mówimy też o sytuacji sprzed no, 11 lat, więc ja miałem dobrze ustawiony biznes. Ja nie potrzebowałem specjalnych środków na to, żeby coś ubezpieczać, reasekurować czy coś w tym stylu. No sorry, no nie spodziewałem się, że napadnie na mnie państwo, którym płaciłem podatki. No ale co, czyli co, nie ma na rynku żadnych ubezpieczeń tego typu i że te problem, firmy... problem z branżą turystyczną polega na tym, że ona jest nadregulowana. Teraz trzeba płacić jakieś gwarancje, ubezpieczenia, to jest po prostu deponować pieniądze, wyciągać je z obrotu po to, żeby leżały na koncie jakimś nieoprocentowanym do dyspozycji jakiegoś marszałka czy Bóg wie kogo, tylko dlatego, że po prostu uznano branżę turystyczną za wrażliwą. No to jest po prostu przytłumianie biznesu. Tak jakby, dlaczego ja mam to robić? Dlaczego ja mam się reasukurować? Wolność gospodarcza polega na tym, że umowa, która łączy nas z klientem, jest umową pomiędzy dwoma dojrzałymi stronami, które skończyły 18 lat. I dlaczego obowiązkiem ubezpieczenia, reasekuracji ma być obowiązek turoperatora, a nie klienta? Przecież w Polsce nie zrezygnowano z tego. Jakby nikt nie podjął dyskusji. Dlaczego klient nie ponosi kosztów ubezpieczenia się? Dlaczego no, to ma turoperator de facto ponosi, tak? Ale... No ale to już jakiś smutny koniec. Zamiast przy wykupie imprezy pójść do ubezpieczyciela i kupić, proszę pana, ja chcę się ubezpieczyć od bankructwa tej firmy. Dlaczego nie ma takiego produktu dla klientów? A mi się wydaje, dlaczego że w tych cywilizowanych krajach jest. Ja pamiętam, wiesz co, byliśmy w Zambii budować szkołę, nie? I ponieważ w Londynie spadł 3 mm śniegu spadło, no to odwołali samolot tych chłopaków, którzy mieli akurat pół ekipy miało wracać. No i British Airways fundnął im 4 dni w najbardziej luksusowym hotelu w Lusace, żeśmy tam cały czas przebywali, nie? I nie dość, że bilet powrotny tam, gdzie chcą, kiedy chcą, i no to jeszcze chyba jeden z nich był ubezpieczony. Poczekaj. O modelu, w którym British Airways was ubezpieczyło. Ale nie, przerwałeś mi, nie? Jeden chłopak miał konto bankowe w Barclayu, nie? I w ramach opłaty za konto on tam miał ubezpieczenie tej podróży i z tego co wiem, to jeszcze dostał 300 albo 400 funtów odszkodowania za ten opóźniony bilet. Okej, no to widzisz, funkcjonujemy w świecie, w którym, mówisz o świecie, w którym jest równomierność rozłożenia tego ryzyka na klientów i na przewoźnika, a u nas jest tylko i wyłącznie obciążenie
tego turoperatora. Nie ma w Polsce w ogóle, nawet klient jakby chciał się ubezpieczyć, to nie ma takiej możliwości, bo ustawodawca tego nie przewidział. A to może stworzyć taką firmę ubezpieczeniową? Wiesz, chodzi o to, wiesz, ja już jestem bardzo daleki od branży turystycznej, ja już mnie to ani nie pociąga, ani nie jestem po prostu, nie, jakby dwa razy się do tej samej rzeki nie wchodzi, ja już nie pociąga mnie branża turystyczna, tam czasami zaradzam, czasami coś popełnię na blogu, jakiś tekst na temat branży zupełnie niezależny. Chodzi mi o to, że w prawdziwie wolnym kraju ryzyko handlowe jest rozłożone na dwie strony. W Polsce, w kraju quasi-socjalistycznym ciągle się narzuca to na przedsiębiorcę. I to jest powód regulacja w postaci przerzucenia obciążeń tylko na przedsiębiorcę. Jest po prostu tak strasznie duże, że przedsiębiorca z jednej strony ponosi ryzyko związane z zatrudnieniem, ze świadczeniami na rzecz pracowników, a z drugiej strony musi stanąć przed klientem, bo go goni ułok i inni tacy śmacy władzy, jakbyśmy żyli w świecie, w którym państwo musi dbać o każdego obywatela, jak byłby idiotą. No sorry, ale chyba nie o to chodzi. Polacy są dosyć dobrze wykształconym narodem i w sumie nie głupim. I każdy sam doskonale najlepiej dba o swoje interesy, a nie państwo za niego, bo ten etap już przerabialiśmy. A może, nie może jednak dla naszego masz kraju zbyt korzystny. Może jednak masz zbyt wygórowane opinie o naszym kraju, bo ja mam wrażenie, że wszędzie są głupki, a nie inteligentni ludzie. Oj, no Kamil, to już wiesz, to już jesteś jakimś leseferystą tutaj skrajnym, to w tym zakresie. Nie. No, dlaczego wiecie? Leseferystą? No lesefer, pracuj, tak, i pozwól pracować, tak? Ale no słuchaj, jeżeli naród był mądry, no to by nie dopuścił do robienia takich przepisów, to takiej biurokracji i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że ten naród jest mądry, tylko potrzebuje impulsu. Ja myślę, że do tego impulsu już niedużo zostało, że doczekamy się przewartościowanego i dużego przewartościowania i zaczniemy żyć w prawdziwie wolnym kraju. Czyli co, myślisz, że trafimy na takiego przywódcę, który, nie wiem, zrobi z Polski drugą, nie wiem, Botswanę, Nową Zelandię, Singapur, cokolwiek? Nie, no, wiesz, okej, podajesz fajne przykłady, nie wiem, Singapuru, Nową Zelandię, no okej, Nowa Zelandia mi odpowiada pod każdym względem i klimatu, dla przedsiębiorczości i takiego zdrowego, po prostu zdrowego rozsądku. Wiesz, że jak na złość to wszystko zrobił premier, który się wywodził z Partii Pracy? Być może to jest właśnie to przewartościowanie. No tak, jak u nas komuniści. Być może ludzie, którzy żyją z własnej pracy, ta średnia klasa w końcu będzie miała na tyle w sobie odwagi, na tyle w sobie rozsądku, żeby powiedzieć wszystkim: odpieprzcie się od nas. Po prostu niech państwo tylko się zajmuje obronnością, porządkiem publicznym i co najwyżej w jakimś wycinku służbą zdrowia, w jakimś wycinku, bo za wszystko z pieniędzy, które wy nam zabieracie w postaci podatków i różnego rodzaju innych danin, my sobie sami zadbamy sami o siebie. Być może właśnie średnia klasa w końcu topnie nogą. Średnia klasa, która jeszcze w Polsce nie jest do końca rozwinięta, ale już jest duża świadomość klasy średniej, która powie: odpieprzcie się od naszej pracy w końcu. A te osoby, które żyją z pracy najemnej i są tak zwaną klasą robotniczą, też zrozumieją szybko, moim zdaniem, że warto dążyć do tego, żeby być w klasie średniej, a nie pozostawać w klasie robotniczej, która jest bez ambicji. Nie, no chyba każdy chce się rozwijać i coraz lepiej zarabiać, awansować, nie? I tak dalej, więc o to bym ludzi nie przesądzał, no ale według mnie, no, mądrość społeczeństwa, no to się właśnie mierzy takimi rzeczami, jak takie sytuacje, które tobie się przytrafiły, tak? A że takich sytuacji w Polsce mamy dużo, no to... Film Układ Zamknięty będzie wystarczającym memento dla ludzi, którzy decydują o kształcie tego kraju, żeby już do takich sytuacji nie dochodziło. Albo będzie instrukcją dla urzędników, jak należy postępować skutecznie. O nie, odkąd powstał Ruch Społeczny Niepokonany, jest już taka latarnia, która będzie za każdym razem pokazywać, że to nie jest wejście do właściwego portu.
Okej, to na koniec tylko powiem, że niepokonani.pl, tam można oczywiście Niepokonani poczytać. 2012.pl. A nie, niepokonani.pl też chodzi. Chyba nie. Chodzi, chodzi. Niepokonani 2012.pl. Chodzi też. Dobra, no to co, Marcinie, dzięki wielkie. Mam nadzieję, że Dzięki. nas kiedyś tam jeszcze odwiedzisz Oczywiście. z jakimiś super ważnymi sprawami. Trzymamy, no, że Ale tak powiem, chyba kciuki. Kamil, chyba było, bo wiem, ilu jest radiosłuchaczy. Chyba byłem niewystarczająco atrakcyjny, dosyć nudny, bo nikt nie włączył się do dyskusji, niestety. Wiesz, to właśnie jest na odwrót. To właśnie jest na odwrót. Nie powiedziałeś słowo Hitler, Korwin, kurwa i tak dalej, więc nikt nie dzwoni, ale przeważnie to nie pokłóciliśmy się na tyle, żeby słuchacze do nas dzwonili. Wiesz, a No to jakbyś. następnym razem musimy się umówić, żeby się No pokłócić właśnie, z wiesz, no Hitlerem. mało czasu mieliśmy przed audycją, no to Jasne, nie jasne. zdążyliśmy, ale Bo się w tym po. kraju wszystko jest stawiane i wszystko jest układem. Dokładnie, więc my też musimy jakiś układ zawrzeć na następną audycję. Dobrze, Marcinie, dzięki wielkie i co? No, sukcesu życzymy z niepokonanymi. Może wtedy wrócę do tego kraju. Jasne. Dziękuję bardzo, Kamilu. Dziękuję za zaproszenie. Dobrej nocy dla wszystkich radiosłuchaczy. Trzymajcie się, pa, a ja już Hej. wypuszczam Alberta. Wychodzimy!